Mamy już omówione cztery podstawowe, najgłówniejsze parametry ścieków, więc teraz przechodzimy do obcinania nici. Obcinanie nici, czyli pełna kontrola nad tym obcinaniem, to jest też bardzo ważna i istotna sprawa. Każde zbędne obcięcie nici, to maszyna nam generuje czas, ponieważ maszyna musi zwolnić, zatrzymać się, obciąć, ruszyć, przyspieszyć, więc kilka sekund nam ucieka. Bardzo często spotykam się z projektami, gdzie w sytuacji, gdy obiekty są ze sobą styczne i między nimi nie jest potrzebne obcięcie, ktoś to obcięcie tam wstawił lub zapomniał go wyłączyć. Natomiast są sytuacje w drugą stronę, gdzie widzę projekty, gdzie są na przykład jakieś literki i między literkami jest około 3-4 mm odstępu i ktoś nie robi obcięcia, tylko puszcza między nimi taki łącznik w postaci nitki zwykłej stębnówki i to wygląda niechlujnie. Więc teraz pokażę Wam, jak zapanować nad tym obcinaniem. I zrobimy to na przykładzie naszego motylka lub na przykładzie obiektów, które będę rysował z boku. Czyli wracamy do naszego motylka. Te obiekty, które ukryłem, teraz z powrotem zaznaczę. Kliknę prawym klawiszem myszy i je pokażę. Czyli w tej chwili je pokazujemy. Kliknąłem Display. Mamy je z powrotem. Te dwa, które narysowałem, żeby Wam pokazać kompensację, usuwam. I teraz pełna kontrola nad obcinaniem. Tutaj się proszę skupić, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Znowu ukrywam sobie dwa te kolory, te dwa obiekty. Zostawiam tylko dwa skrzydełka. Wiem o tym, że pierwszym obiektem haftowanym będzie prawe skrzydło, drugim obiektem będzie haftowane lewe skrzydło, a w tym miejscu po środku będzie szedł odwłok. I teraz proszę się przyjrzeć. Ten trójkącik, który tutaj widzimy, oznacza, że w tym miejscu została obcięta nitka. Linia przerywana, która stąd biegnie do tego kółeczka, pokazuje nam miejsce, gdzie po obcięciu maszyna zakuje pierwszy raz w tym obiekcie. Czyli raz jeszcze, tutaj obcina, gdzie jest, tutaj nam obcina, nitka przerywana, czyli igła w górze, tak zwany jump, leci sobie do kółeczka i stąd haftuje. Moglibyśmy gdzieś w tym miejscu połączyć nasze skrzydła linią stębnową, żeby tego obcięcia nie było, bo i tak tutaj przyjdzie haftowany odwłok ciemnografitowy i nam tą stębnówkę zasłoni. Jak to zrobić? Przede wszystkim musimy ustawić koniec haftowania tego obiektu gdzieś w tym miejscu, a początek haftowania tego drugiego obiektu w jak najbliższej drodze, żeby były, żeby to nie było tutaj, tylko gdzieś w tym miejscu, żeby były połączone. Czyli zaznaczam sobie ten pierwszy obiekt haftowany, włączam to narzędzie Shape, o, i w tym dokładnie miejscu, gdzie jest obcięcie, jest ten czerwony krzyżyk. A czerwony krzyżyk to jest punkt wyjścia. I punkt wyjścia ustawiam gdzieś w tym miejscu. Natomiast za chwilkę kliknę ten obiekt i punkt wejścia drugiego obiektu będzie dokładnie tutaj, gdzie to kółeczko. O, widzimy. I to przemieszczam w to miejsce jak najbliżej końca poprzedniego obiektu. I co my tutaj widzimy? Widzimy znowu. Przepraszam, coś mi nie wyszło. Raz jeszcze. Ten krzyżyk stawiamy tu. Enter.
Proszę zobaczyć, że w tej chwili powstała nam taka kreska łącząca. Na takim podglądzie realnym ta kreska też będzie widoczna. Co to znaczy? To znaczy, że maszyna haftując i kończąc pierwszy obiekt, jakim jest prawe skrzydło, przeskoczy z nitką, czyli nie zatrzyma się, nie będzie obcinała, przeskoczy nam do tego drugiego obiektu. Czyli mamy już wyeliminowane jedno zbędne obcięcie. Natomiast co zrobić, jeżeli byśmy chcieli, byśmy się uparli, żeby ta maszyna mimo to obcięła? Więc ja teraz się posłużę dwoma jakimiś identycznymi obiektami. Narysuję dwa identyczne kółka. Skopiuję. O. I teraz tak. To jest haftowane jako pierwsze, to jest haftowane jako drugie. No i znowu widzimy tutaj trójkącik, który symbolizuje obcięcie. Widzimy linię przerywaną, która symbolizuje podróż igły w górze bez nitki do kółeczka i stąd rozpoczyna. A my moglibyśmy tutaj je połączyć, więc w tym obiekcie włączam shape i czerwony krzyżyk, czyli punkt wyjścia, przesuwam na początek. Tutaj w środku, w jak najbliższej drodze do drugiego kółeczka, a drugie kółeczko, punkt wejścia, ustawiam jak najbliżej wyjścia poprzedniego obiektu. I zobaczcie, że mamy łącznik. Mamy połączone te kółeczka, ale ktoś by się uparł, że chce zrobić obcięcie. Jak to zrobić? Ten obiekt jest pierwszy, więc my po tym obiekcie chcemy obciąć tą nitkę. Czyli wchodzimy znowu w Property i wchodzimy w zakładkę Konektor, czyli połączenie z angielskiego. I tutaj mamy troszeczkę parametrów. Na pierwszy rzut oka wydaje się to straszne, ale zaraz to wszystko wytłumaczę. Oczywiście to się tyczy tylko i wyłącznie tego obiektu, który teraz zaznaczyłem. I tutaj mamy do wyboru połączenie po obiekcie, czy połączenie w środku obiektu. Nas interesuje tylko i wyłącznie after object, czyli po obiekcie. Inside object dotyczy tylko i wyłącznie liter, które będę omawiał w dalszej części. Czyli tutaj musi zostać, co ma maszyna, jak ma połączyć obiekty po obiekcie, czyli co ma zrobić po tym obiekcie. I mamy do wyboru dwa łączniki. Jednym łącznikiem jest jump o skoku 7 mm, czyli maszyna stąd skoczy sobie z nitką nieobciętą, czyli nitka jest w materiale, skoczy sobie do drugiego obiektu. Czyli są dwa wkłucia, tu i tu. Albo run. Jeżeli wybierzemy run, to maszyna będzie dziergać tutaj, haftować stębnówkę, czyli trudniej będzie ewentualnie ten łącznik później wyciąć. Bo przy jumpie możemy nożyczkami tu i tu złapać i to połączenie wyciąć. No ale my chcemy obciąć, prawda? Więc tutaj program nas pyta, co mam zrobić, jakie mam zrobić i kiedy obcięcie after object, czyli po obiekcie. I tutaj domyślnie jest off, czyli jest obcięcie wyłączone. No i widzimy, że jest to łącznik, a dokładnie jump, czyli maszyna sobie stąd skoczy tu. Możemy ustawić always trim. Proszę zobaczyć. Kliknąłem OK i jest always trim, czyli zawsze obcinaj. Czyli maszyna tutaj kończy, obcina, jest jump bez nitki i tu rozpoczyna. Ale możemy zrobić to, co ja bardzo uwielbiam. Możemy zrobić taką zależność. Trim if next connector longer than. Czyli obetnij, jeżeli następny łącznik, czyli następny obiekt
jest w odległości większej niż. I ja na przykład uważam, że jeżeli między obiektami jest do 2 mm odległości, to taka nitka łącząca dla klienta jest niewidoczna. Poniżej 2 mm już ona się robi widoczna i warto byłoby zrobić obcięcie. Więc ja bardzo lubię sobie ustawić tą opcję, tylko że nie 6 mm, a 2 mm. I teraz proszę zobaczyć, jest to włączone i na chwilę obecną jest obcięcie. Jeżeli ja będę zbliżał te obiekty do siebie, o, proszę zobaczyć, że zbliżyłem je na odległość poniżej 2 mm, już jest między nimi łącznik w postaci stębnówki. Jeżeli teraz będę odsuwał, o, jest powyżej 2, stębnówka zniknęła. Maszyna obcina. Zbliżam, jest stębnówka. Pokażę to na innym obiekcie, na innym podglądzie, przepraszam. O, jest trójkącik i kółeczko, jest obcięcie i rozpoczęcie i linia przerywana, jest. Zbliżam, nie ma ani trójkącika, ani kółeczka, czyli hafciarka sobie stąd śmignie spokojnie, bez obcinania. Czyli tutaj w naszym motylku jest w tej chwili, uważam, że jest dobrze, bo mimo, że jest powyżej 2 mm i ta stębnówka byłaby widoczna, ale w tej chwili przyjdzie odwłok i on nam tą nitkę łączącą przysłoni. To by było, jeżeli chodzi o kontrolę nad obcinaniem. Natomiast jeszcze bardzo ważną sprawą są zawiązania nici. Czym są zawiązania nici? Żeby powstał dobrej jakości ściek i wytrzymały, czyli żeby nam się hafty nie pruły, hafciarka powinna na początku haftowania i na końcu haftowania zrobić taki węzełek, czyli taki supełek, czyli zawiązać. Inni też mówią, że jest to taki rygielek. Te panie, które szyją na maszynie, też wiedzą, że jak kończą jakąś operację przy maszynie do szycia, to muszą zrobić węzełek. My tym węzełkiem będziemy sterować też tutaj. Kiedy zawiązanie jest potrzebne? Zawiązanie jest potrzebne na początku, kiedy haftujemy dany obiekt i zawiązanie jest potrzebne wtedy, kiedy kończymy obiekt i go obcinamy. I obcinamy nitkę, czyli przed każdym obcięciem nitki jest bardzo ważne, żeby zawiązać ścieg. Czyli w tym naszym wypadku, w przypadku naszych dwóch kółek, kiedy jest łącznik, nie ma potrzeby robienia w tym miejscu zawiązania. Ale w przypadku, gdybym odsunął od siebie i mój program, wiedząc, że tu jest więcej niż 2 mm, robi obcięcie, to tutaj jest konieczne zawiązanie i tu jest konieczne zawiązanie. Jak to zrobić? Zaznaczamy znowu kolejny obiekt. Wchodzimy ponownie w zakładkę Property. Wchodzimy w zakładkę konektor i te dwa okna właśnie służą do tego zawiązywania. To sobie już ustawiliśmy, jeżeli chodzi o obcinanie, a te dwa okna są do zawiązań. I teraz bierzemy się za pierwsze lewe. T-in before object, czyli zawiąż przed obiektem. I mamy trzy zależności. After trim, czyli po obcięciu. Always T-in, czyli zawsze zawiązuj. Nieważne, czy maszyna obcina, czy nie obcina. I
zawiązuj, jeżeli i są zależności następny, wcześniejszy konektor, czyli łącznik, był w odległości 4 mm lub więcej. Ja uznaję tylko i wyłącznie tą opcję. Zawiąż po obcięciu, czyli jeżeli wcześniej nastąpiło obcięcie i rozpoczyna haftować mój ten nowy obiekt, ten, który jest teraz zaznaczony, to powinno zawiązać. I teraz to ważniejsze zawiązanie, bo wiązanie na końcu jest ważniejsze niż na początku, to jest zawiąż po obiekcie. Zawiąż po obiekcie. I jest teraz, w tej chwili jest wyłączone całkowicie. Jest opcja do wyboru Always Tee Off, czyli zawsze zawiąż na końcu. I to, co ja lubię, czyli zależności. Zawiąż na końcu, jeżeli wcześniej nastąpiło przed obcięciem i zmianą kolorów. Jeżeli za chwilkę nastąpi obcięcie i zmiana koloru, to zawiąż. Tak, i to powinno zostać ustawione. Zawsze na końcu obiektu. Tak, też to powinno być zaznaczone. I znowu zależność, jeżeli następny obiekt jest w odległości i tutaj do wyboru. Ja nie jestem tego zwolennikiem. Tak skonfigurowane ustawienia powodują, że wtedy, kiedy maszyna obcina, jest zawiązanie. Kiedy nie obcina, tylko leci dalej haftować następny obiekt, bo jest między obiektami łącznik w postaci stemnówki, no to już nie robi zawiązania, bo to zawiązanie nie jest już nam potrzebne. I tak proponuję sobie Wam ustawiać te zawiązania i to obcinanie. Tutaj oczywiście zapomniałem, że to wyłączamy, tylko tutaj jest after trim, to powinno tutaj zostać, tutaj to robimy w ten sposób.